bo ogólne wpływy czeskie, możemy troszkę poprawić, bo troszkę odbija nam się głos, dziękuję. Ogólne wpływy czeskie i dawnej, no i bliskość granicy, dawne niemieckie także miasto, Polacy osiedlili się, też taka międzynarodowość. Trafiałbym w takie miejsca, że na Dolnym Śląsku trudno inne trafić, gdzie chyba zyskiwał pan nową perspektywę spojrzenia na narodowości, na świat, kontakty z Niemcami, Czechami, później Ukraina, oczywiście, to już pana osobiste głębokie zainteresowanie. Jak to się odbywało? Czechami i z Niemcami mieliśmy w Kudowie trochę problemów. Kudowa nigdy nie była w swoich dziejach w państwie polskim. Czesi mieli tego świadomość, bo w 1944 roku także. Czesi mieli tego świadomość. Niemcom pozostał jakiś sentyment, taki jak nam do Lwowa lub do kogoś tam na Kresach. Ale Czesi tym bardzo żyli. My postanowiliśmy to akceptować. Rozumiemy czyjeś uczucia. Ale nie musimy iść za daleko z tym rozumieniem. Zaczęliśmy organizować spotkania z Czechami. Wybudowaliśmy wspólnie z nimi pomnik. Taki piękny pomnik trzech kultur. Za każdym razem wszędzie zapraszaliśmy Czechów. Zaczęliśmy być wszyscy razem coraz bliżsi. Któregoś dnia wygłaszałem takie przemówienia o historii budowy ziemi chłopców. Nie wiedziałem, że na sali, na tym amfiteatrze siedzi Niemka Kudowska. Później ją bardzo dobrze poznałem. Ona została, gdy wszyscy odeszli i mówi do mnie, proszę pana, pan mówi o historii budowy i chłopczyzny tak, jak mówi Czech, Polak, ale to, co pan mówi, to jest nieprawda. Ja mówię, proszę panie, a jaka jest prawda? A prawda jest taka, że to było niemieckie. A ja mówię, a kiedy, proszę pana? Zawsze, proszę pana. Zawsze i wszystko. Ja mówię, to ja panią serdecznie zapraszam na kawę i omówimy sobie całą historię. Zaprosiłem ją na kawę. Ona tej kawy nie dokończyła, ja wypiłem. I zaczęliśmy liczyć, kto w jakich latach, czyli Polska, Czechy, Niemcy, Austria miała tamten teren. Okazuje się, że Niemcy dużo mniej niż Czesi, mniej o kilka lat od Austrii, no trochę więcej od Polski, bo 203 lata, a my 66, wtedy by to mówił. Ale ja mówię, ona miała na imię Elizabeth, ja mówię, pani Elizabeth, niedługo będzie naszych 660, niech pani się nie martwi. I także my mamy z nimi dobre kontakty. To było bardzo przyjemne, bo ona kiedykolwiek później się spotykała z nami w grupie, zawsze mówiła do mnie, panie profesorze, czyli na coś się ta lekcja po prostu przydała. Zżyliśmy się z nimi, Czesi są znakomitymi sąsiadami. O ile kiedyś mówiono pepiki, jako coś pejoratywnego, to tchórzliwy pepik, nieraz takie dużo o tym mówiono, to dzisiaj, gdyby ktoś to powiedział w Kudowie, z mieszkańców, to byśmy go uznali za po prostu za idiotę. Bo Czesi są znakomite narody, przykro to powiedzieć, ale o kulturze trochę wyższej od naszej. Ja to mogę powiedzieć po 50 latach kontaktów z nimi. W roku przede wszystkim nasze niezwykłe doświadczenia, które przyjmujesz potem książkę, właśnie wielość dróg ku prawdzie. Ku prawdzie jest bardzo dużo dróg, nie tylko ta jedna, a niemiecka, czeska czy polska. Niemniej jednak ja bym się chciał jeszcze skupić właśnie akurat na takim kuriozalnym, fajnym, bardzo twoim tytule Odwaga dla przyszłości. Moi drodzy, przede wszystkim dzisiaj jest 19. rocznica World Trade Center. Prawda. Do tego na przełomie tego tygodnia zawieszenie broni w Donbasie przestało działać. Znowu zginęło kilkunastu żołnierzy Ukrainy.
kolei prawda, Maćka tak się szybko przybił do swojego planu, że nie zamierza zrezygnować z prezydentury. Odwaga jest potrzebna, dlatego o tej odwadze chciałbym jeszcze dzisiaj z tobą bardzo mocno porozmawiać. Spinoza w traktacie politycznym napisał znamienne zdanie. Państwo, którego pokój zależy od wierności poddanych, dających się prowadzić jak trzoda, by nauczyć się tylko służyć, zasługuje raczej na nazwę pastwiska, aniżeli państwa. Bronku, powiedz mi jedną rzecz, może nie jedną, wiele. Jakie elementy powinien wypracować w sobie człowiek, aby świadomie kreować swoją odwagę i społeczności, w której żyje? Bardzo głębokie, wielkie pytanie, ja pewnie na to nie odpowiem. Oparcie o dość długie życie i obserwacje, myślę sobie, że pierwszą rzeczą, jaką trzeba dokonać, to rozdzielić wiarę od religii. Jeżeli dokonamy tego rozdzielenia, i docenimy wiarę, to wiara jest podstawą całej naszej osobowości. Tu nie chodzi o wiarę w takiego czy innego Boga, tylko wiarę w inny świat, poza tym, który jest. Tak, żeby równie dobrze szanować buddystę, jak hinduistę, czy takiego, czy innego chrześcijanina, od Świata Jehowy po jakieś kościoły apostolskie i tak dalej. Wiara gdzieś jest u podstaw, absolutnie chyba u podstaw, bo ona daje siłę, żeby wytrwać w tym trudnym życiu. Bo co jeszcze może dać? Nie religia. Religia dzieli. Wiara. Myślę, że tu gdzieś trzeba sytuować główne źródło odwagi. Jesteśmy odważni, bo wierzymy, że idziemy w dobrą stronę, że tak należy iść i że to w jakimś sensie będzie uznane lub kogoś, lub coś umacnia. Ja nie jestem religijnym człowiekiem, ale za każdym razem mówię, jestem wierzącym. To sobie wyrobiłem w kontakcie z Mahometanami, Żydami i buddystami. Pod Kudową jest jeden z największych ośrodków buddyzmu w Europie. Jeżdżę tam dość często. Nie mam nic wspólnego z buddyzmem, ale to po prostu wspaniali ludzie. Na zasadzie wiary możemy wszyscy się zrozumieć. Wszyscy się. Myślę, że to jest główne źródło wszelkiej daleko idącej odwagi. Ja tak obserwując od Legnicy po dzisiaj ludzi, dochodzę do wniosku, że są takie jakby dwie teoretyczne postawy. Jedna to jest taka, ja to bym nazwał postawa ontologiczna. To znaczy, przykładając na język konkretny, taka rzemieślnicza. Troszczymy się o byt. O byt w rozumieniu nie tylko chleb, mleko i woda, ale o coś, co istnieje. Posiadanie? Nie, szerzej. Coś, co istnieje, o byt. Mówię w sensie rzemieślniczym, żeby Państwo wyjaśnić, co mam na myśli. Rzemieślnik produkuje jakiś towar. Więc jedna jest postawa taka ontologiczna. Troszczę się o materialne byty istnienia społeczeństwa, mojej rodziny, mnie samego.
Z tym się wiąże drugie pojęcie, bardzo ważne, obowiązek. Tego rodzaju ludzie mają poczucie obowiązku. A kto by stał po drugiej stronie? Po drugiej stronie bym powiedział, jako przeciwieństwo do tej postawy ontologicznej, byłaby taka postawa ideologiczna. Takie puste gadanie, miraże, właściwie nie tworzenie niczego. Takie w kółko gadanie, nawijanie nie wiadomo czego. Takich mało dookoła ludzi. I to nie są ludzie obowiązku. Ja to określiłem jeden z takich moich esejów jako ludzi dążenia. Ciągle czegoś chcą, bardzo nie wiadomo czego. Ale nawet ich nie stać. Myślę, że odwaga jest po stronie tej postawy ontologicznej i postawy obowiązku. Wymyśliłem ten sposób postawa odwaga dla przyszłości, kiedy koledzy moi chcieli ufundować metę i mówili, jak go nazwać. I profesor socjologii z Uniwersytetu w Poznaniu mówi do mnie, wymyśl coś. Ja mówię, wiesz co, odwaga dla przyszłości. Oni wszyscy podchwycili i jest taki metę. Więc to sobie bardzo wysoko ocenimy. Myślenie o bytach materialnych, o tworzeniu czegoś dla ludzi, dla społeczeństwa. I ciągle jesteśmy w ciemnościach, ale przed nami jest światło. Idziemy w stronę światła. A gdzieś to prawda z jeszcze czymś kojarzy. Gdzieś odwaga kojarzy z wolnością. I czy do tej wolności dorośliśmy? Tak. Odwaga się kojarzy z wolnością. Czy my dorośliśmy? Nasz Bóg katolicki bardzo często
tego świata. Nie tylko Polski. Z tym, że mnie się wydaje, obserwując inne epoki, że w sytuacji, gdy nastaje z pozoru wszędzie ciemność i szarość, tak może i trochę jest, to gdzieś w jakimś miejscu przez nas niezauważonym lecimy do przodu, pędzimy bardzo do przodu. To pewnie jest i w tej chwili. Jeszcze o tym nie wiemy. Jeszcze o tym nie wiemy. To gdzieś się dzieje. Bo co prawda nowością jest bardzo silne akcentowanie prawa, bardzo silne, ale ja chcę przypomnieć starą, mądrą sentencję i prawdę, że prawo nigdy niczego nie zaczyna. Prawo kończy. Czyli to dzisiejsze przeakcentowanie prawa zamyka stare czasy. I pewnie będzie to dobry zadatek na nowe czasy. W spojrzeniu oczywiście nowym. Jan przed chwilą cytował Spinoza, a teraz o wiele młodsza osoba, bardzo kontrowersyjna i bardzo współczesna. Mianowicie cytat z Doroty Masłowskiej. Ona bardzo pięknie wypowiada się o starszym pokoleniu i tutaj widać, że ta młoda osoba o starszych ludziach myśli. Oto ten cytat. Sytuacja starszego pokolenia jest dramatyczna. Świat w ciągu jego życia wywinął kozła i wszystko, na co pracowali, wszystko, w co wierzyli, zostało zdegradowane, ośmieszone, wywalone do kosza. Odruch zwrócenia się do ludzi starszych, a więc mądrych, tych, którzy mają dostęp do uniwersalnych praw rządzących światem, nie ma już racji bytu, bo te uniwersalne prawa zniknęły. Jak mamy postępować wobec sprzeczności i nieprzewidywalności zdarzeń społecznych, ekonomicznych, politycznych? Jak kreować naszą uwagę w obawie o los następnych pokoleń? Bo ci starsi przekazują jakąś wiedzę, my już nie chcemy słuchać, za chwilę my będziemy tymi starszymi, nas nikt nie będzie chciał słuchać. Ku czemu to się świat? Ku czemu to się świat? No właśnie, ku czemu toczy się świat? Pewnie jest tak, że idziemy cały czas do przodu z jakąś linią wznoszącą się. Ja wracam na chwilę do Biblii, bo czas biblijny i czas ateński to są dwa różne pojęcia czasu. U Ateńczyków jest ciągle czas obracamy, czyli jak odezwracam do Italii, wszystko było i wszystko powróci. Typowe myślenie starożytnych Ateńczyków do dzisiaj funkcjonujące. A w Biblii jest inaczej. Nic nie wraca. Czas idzie do przodu. Idziemy do przodu. Niezrobione, stracone. Nie powtórzy się. To jest zupełnie inne podejście. Pewnie jest tak, że świat jest nastawiony na rozwój. I pewnie jest tak, że przechodzimy jakiś raz wyżej, a raz niżej, jakąś zapaść, żeby następny okres był silniejszy i lepszy w rozwoju. Średniowiecze się ciągle powtarza i renesans się ciągle powtarza. Mnie się wydaje, że raczej krzewić trzeba zaufanie, że istnieje świat inny, lepszy nad nami, dla którego my działamy, niż obawiać się, że może to wszystko diabł nie wezmę. Nie wezmę. Przyjdą nas
następni, może za 50 lat, może za 20. I wszystko się zmieni. Będzie przeobrażony ten świat. Ale póki on przyjdzie ten świat, drodzy Państwo, to tak jak siedzimy tutaj, musimy odrobić swoistą, swoją, indywidualną w tym wypadku lekcję z odwagi dla przeszłości po to, żeby nie zaniechać również i spraw teraźniejszych. Myślę, że w tym momencie może byśmy już właściwie zakończyli ten etap odwagi, bo przed nami jeszcze bardzo interesująca druga część, gdzie tą część rozpocznie Roman Habra, który zagra Państwu teraz dwa utwory, a jakie powie o tym sam.